Cześć wszystkim, witam serdecznie na moim kanale World of Tanks i wczoraj zaczął się nowy sezon. Sezon numer 12. Ja do pracy mam na drugą zmianę i wczoraj aktualizacja trwała kilka godzin, także nawet nie zdążyłem zobaczyć nagród za sezon. Ale widzimy już tak dwóch nowych załogantów 3D i to jest załogantka czechosłowacka, jak i również nasz polski niedźwiedź Wojtek, załogant 3D, i to jest chyba nasz lis w jakiejś nowej skórce, tak mi się wydaje. CS52, jak się nie mylę, lis. Także zobaczymy, także serdecznie zapraszam do omówienia nagród za sezon numer 12 World of Tanks, który zaczął się wczoraj. Również było widać nowy pojazd premium. Z tego co się dowiedziałem, będzie to pojazd czechosłowacki, czołg ciężki. I to jest zapowiedź nowego drzewka technologicznego nacji czechosłowackiej, czołgów ciężkich. O proszę. No i jest, i mamy kolejną nowość. Mamy kolejną nowość, czyli na II wojnie światowej tryb kooperacji, czyli walki z botami, również z graczami przeciwko sztucznej inteligencji, czyli przeciwko botom, czyli bardzo fajnie będzie można sobie sprawdzać i testować pojazdy, także bardzo fajnie. Do tego, kto będzie potrzebował i miał pojazdy na stoku, również myślę, że będzie bardzo fajna opcja, aniżeli iść na random, wiadomo jak jest na randomie. Także bardzo fajnie, mamy również od wczoraj, po wczorajszej aktualizacji, tryb kooperacji na II wojnie światowej. Także bardzo fajnie. I tak, sezon numer 12, stalowe bestie. Mamy 55 dni, oczywiście 100 etapów i tutaj jak standardowo mamy sreberko, sprzęt eksploatacyjny, oczywiście duży teraz w tym wypadku jest naprawczy, emblemy, wzmocnienie do sreberka, 5 małych zestawów naprawczych, gold, srebro, wzmocnienie do doświadczenia. Gold, oczywiście inwestując 2000 przepustkę sezonową, złoto się zwróci. Dwie konta premium, sprzęt eksploatacyjny również na zimną wojnę, racje, srebro, emblemy, bonna camo, srebro wzmocnienie, także standardowo. O, tutaj za free będzie dosyłacz, zaawansowany podajnik, spoko. Także sprzęt eksploatacyjny, srebro, złoto standardowo, wzmocnienia i pierwszy pojazd. I pierwszy pojazd premium. Za 25 poziom jest to Sherman Grizzly 1.
bardziej, jak dla mnie, to bardziej po prostu będzie kolekcjonerka. Tydzień czołg chyba piątego poziomu? To jest chyba piątka, jak się nie mylę. Mi się wydaje, że to jest piątka. Piąteczka. Także Sherman Grizzly 1, pojazd premium za poziom 25. I za poziom 27 mamy załoganta dowódcę Wojtka, ale to nie jest chyba 3D, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie. Także załogant Wojtek. Racje bojowe Sreberko. Dwa razy powiększony zestaw blacharski. Jest to oczywiście na zimną wojnę. Srebro, Nikonta Premium, sprzęty eksploatacyjne, dwa duże zestawy naprawcze, kamuflaż, wzmocnienie do sreberka, znowu Nikonta Premium, złoto, srebro i dwie duże apteczki. Tu bez zmian, kamuflaż, także bardzo fajnie, Nikonta Premium. I dowódca, i to już jest chyba dowódca 3D. Tak, a nie, przepraszam, to jeszcze 2D. 2D. To jest dowódca 2D czechosłowacka. Maria Oktia Barskaja. Także to są dowódcy 2D, czyli Wojtek tak samo. I tu już widzę, są załoganci 3D. Od razu widać różnicę. Bon na napis, wzmocnienie do sreberka. I to jest dowódczyni 3D. Vera Prawda Cerna. Za poziom 50. Tu mamy skórkę pojazdu na czołg Skoda T50 za poziom 53. Racje, tu wzmocnienie do dowódcy. Znowu zestaw blacharski dwa razy, srebro, złoto, wiadomo, dwa duże zestawy naprawcze, wzmocnienie do srebra i za free będzie wentylacja na poziomie 65, a dosyłacz był na poziomie... Gdzie ten dosyłacz był? Na poziomie 22. No wiadomo, zawsze 500 tysięcy srebra zostanie w naszym garażu. Za poziom 22 mamy dosyłacz. I za poziom 65 ulepszona wentylacja. Lecimy dalej. Czyli na razie jeden czołg. Sherman Grizzly 5 poziomu. Złoto. Dwie duże apteczki. 5 małych apteczek. Już chyba nikt nie używa. Czarna karta za poziom 70, zastrzeżona karta dostępowa. Wcześniej nie było chyba żadnych kart. Nie, nie było chyba kart żadnych. A nie, przepraszam, za poziom 55 była ta najsłabsza niebieska półka karta dostępowa za poziom 55. Za poziom 70 jest zastrzeżona karta dostępowa, ta czarna troszeczkę lepsza. I tak, za poziom 75 mamy dwa pojazdy. Dwa pojazdy, jest to kolejna piątka. Fighting Garfield T34. Kolejna piąteczka. I to jest czołg średni na pewno. Nie posiadam, ale ten czołg również posiadam. Jest to znakomity pojazd premium. 8 poziomu, mam go oczywiście w dwóch wersjach, zarówno tego King Dragona Type 59, jak i również tego bez tego kamuflażu. Oczywiście. Ale zasna maszynka, także zwrot w srebrze będzie, czyli za poziom 75. Piąteczka Fighting Guardian T34, jak i również czołg średni 8 poziomu nacji chińskiej. Fajna maszyna King Dragon Type 59, czyli mamy trzeci pojazd.
Tylko trzy pojazdy tutaj były. No to malutko. Za poziom 90 mamy niebieską kartę poufna, karta dostępowa i za 90 poziom czerwona, najlepsza karta ściśle, tajna karta dostępowa. I za poziom setny, proszę bardzo, nasz CS-52 Lis. Również pojazd posiadam. Jest to oczywiście nasz polski czołg, pojazd premium 8 poziomu, czołg średni CS-52 Lis, również ten czołg posiadam. Jak widać, także będzie zwrot w sreberku. Także to będzie czwarta maszyna bodajże, tak. I piątą maszyną jest to pojazd na zimną wojnę. Zapowiedź chyba nowej nacji pojazdów niemieckich i to jest Leopard 1A1, także może być naprawdę ciekawie. Warto zwrócić uwagę na kosmiczną penetrację, 449 na podstawie, 505 na pociskach premium, to jest chyba druga era, jeśli się nie mylę. 460 alfa, na burzakach jest również świetna penetracja, bo 250 i alfa 570, wytrzymałość mamy 2500. Także zacnie, jak zakończę sezon, to na pewno ten pojazd omówię. Zerknijmy sobie tylko z ciekawości na prędkość pocisków, coś pięknego, 1455 i 1478 metrów na sekundę. Wow. No, może być ciekawie. Dobry czas celowania, dobra celność, dobry przeładunek, dużo pocisków i to jest flanka zachodnia. Czołg średni. Chyba druga era, jak się nie mylę. Także Leopard 1A1, myślę, że zacna maszynka, to chyba najbardziej mnie ten czołg z tego sezonu interesuje. Sezon numer 12, Stalowe Bestie. Czyli mamy 5 pojazdów. Leopard 1A1, CS-52 Lis. Następnie mamy King Dragona Type 59. Chińczyka, czołg średni na 8 poziomie, mamy Fighting Garfield T-34, piąteczka, czyli tu 4 maszyny, tak, i piąto będzie ten Sherman Grizzly. Na 25 poziomie, dokładnie tak, 5 pojazdów. No, średnie nagrody bym powiedział, na pewno będę miał zwrot w srebrze za King Dragona Type 59, bo posiadam obie wersje w garażu, jak i również za Lisa, naszego CS-a 52. Zacnie, ale to nie wszystko, bo tu mamy 2, 4, 5 pojazdów i jest jeszcze jeden. Jest jeszcze jeden na pewno w sklepie. Dokładnie tak, za 6000 golda. Jest to przepustka w przecenie, oczywiście za 2000 się zwróci, ale ja chyba się skuszę na tą, gdyż to będzie czołg nacji czechosłowackiej, pojazd premium, czołg ciężki. Zaraz chyba po tym Tygrysie Czechosłowackim magazynku, tutaj będzie również właśnie drugi czołg ciężki nacji czechosłowackiej, chyba na 7 poziomie, jak się nie mylę. On pewnie będzie w sklepie, zobaczmy zawartość tego pakietu. Bego pewnie prawdopodobnie kupię od razu, będzie mieli 125 punktów w sezonie, czyli sporo etapów nam wpadnie. Skórka, a nie, skórki nie ma, jest emblem, miejsce garażowe i jest pojazd poziomu 7, czołg ciężki z nacji czechosłowackiej, Lyones Škoda T-45.
Czechosłowacki czołg ciężki 7 poziomu, jego działo miało dużą zdolność penetracji i szybkostrzelność, co pozwalało na skuteczne działania przeciwko pojazdom przeciwnika tego samego poziomu. Dzięki pochyłemu pancerzowi i wystarczającej puli punktów wytrzymałości, Skoda T-45 idealnie wypełnia rolę głównego czołgu bojowego drużyny w walkach pozycyjnych. Zobaczymy, czy będzie już ten nowy pancerz, który mieli dodać. No, jest. Jest, dobrze. Jest w końcu czerwony kolor, nareszcie. Nareszcie, zobaczymy sobie zaraz na normalnym pojeździe. I tak, to jest, przypominam, 7. Tutaj mamy wieżę 160 mm. No to spoko. Wieża 160 mm. No to jest przyzwoicie. Dolna płyta, górna płyta ładnie nachylona, także delikatnie skątowane będzie odbijać dodatkowo jarzmo. Tutaj wieży, policzki tutaj mamy 110, także jest spoko. Tutaj boki, policzki 85, bok kadłuba, bok wieży, tył wieży 80 mm. No, także okej. Okay. Penetracja, to na to warto zwrócić uwagę, jest to czołg 7 poziomu, 194 na podstawie, ale na pociskach premium jest to czołg 7 poziomu, mamy 250. To niektóre 8 premium nie mają takiej penetracji. Czołgi 8 poziomu, a to mamy czołg 7 poziomu i na pociskach premium mamy 250, także bardzo fajnie, myślę, że kupię to przepustkę za 6 tysięcy i omówimy sobie również ten pojazd. Będzie to pierwszy pojazd czechosłowacki w garażu, gdyż tamtego Tygrysa czechosłowackiego nie brałem. A potem troszeczkę żałowałem, bo nie można kupić dwóch przepustek, warto o tym pamiętać, dwóch przepustek nie można. I jeszcze w sklepie, z tego co wiem, powinna być możliwość, ale chyba nie widzę. Nie ma... nie, pakiet startowy chyba do kupienia, ale nie widzę. Zobaczmy, jakie są pojazdy. Mamy gwardzistę w przecenie. Taran cały czas w promocji. Ja chyba się skuszę na ten pojazd. Promocję tygodnia za połowę ceny, to jest chyba 7? Chyba 7. M56 Scorpion za połowę ceny, za 2770 golda. Tak, 7. 7. No to spoko. Jaka penetracja. Bo to jest oczywiście papier, jak się nie mylę, tak jest. Ale to nic. Alfa 240. Penetracja to jest jak na 7 do Kosmos. 219-275, a to jest niszczarka. I kamo będzie dobre, bo mamy tu kamuflaż na podstawie już 287. A zejdziemy, bo to będzie siatka, malowanie, także myślę, że 250? Poniżej. Grubo poniżej. A jak z prędkością, jeszcze tu mamy bonusy do zarabiania, jak z prędkością pocisku? O proszę, 914 200, no i bomba, mamy na pociskach drugi hity, tak szybko latają? Tak. Spoko. O, to myślę, że tak. Myślę, że tak, także uważam, że warto. Uważam, że warto, kto nie posiada za taką cenę niszczarka 7 poziomu. Myślę, że jak najbardziej warto. Zobaczmy, co tutaj jeszcze jest. Tego pojazdu nie znam. T50 na 2. To jest też chyba 7. I to chyba są w pakiecie dwa czołgi. Tak. A ja dziśkę posiadam, bo to chyba z któregoś sezonu. Dokładnie tak, to 6. I tutaj jeszcze mamy pakiecik z Panterą Mit 8.8. Także spoko.
To zobaczcie pełną trasę na Goldzie 237 tylko. No dobrze, także myślę, że biorę to przypustkę z tym czechosłowackim czołgiem ciężkim nowym i na pewno się skuszę na promocję tygodnia. Polecam, myślę, że naprawdę warto. Kto lubi niszczarki z dobrym kamuflażem, bez pancerza, to myślę, że będzie zadowolony. A jaki przeładunek tego Skorpiona jest? Jeszcze tak z ciekawości. Możemy podejrzeć, czy nie możemy podejrzeć? Możemy podejrzeć. Przeładunek mamy 7,80, czyli myślę, że w granicach 6,5, coś koło tego, będzie można zejść. Czas celowania dobry, celność bardzo dobra, widzę opuszczanie działa minus 10 stopni. Spoko. A jaka jego jest prędkość? 45 km na godzinę. A silnik? 200 koni. Ula la. Ale mamy stosunek masy do mocy, czyli mamy 28 koni na tonę, także jest bardzo dobrze, ale silnik tylko 200 koni mechanicznych, ale to jest mała konstrukcja, leciutki, to myślę, że wystarczy. Zobaczymy. Także myślę, że będzie warto. Czyli szóstym pojazdem za sezon i gościa w sklepie nie ma, tak w ogóle, tego nowego pojazdu nie ma, zobaczcie ile za Leoparda, 14 450. Co to jest? A to nowy pojazd, bez sensu, mamy już taki, tu tylko zmieniona nazwa. Tak, tego czechosłowackiego normalnie w sklepie jeszcze nie ma do kupienia. Nie ma. Tak, szóstym pojazdem za sezon właśnie jest pojazd ciężki. Czechosłowacki czołg ciężki siódmego poziomu, jest to zapowiedź nowej właśnie gałązki z racji czechosłowackiej po czołgach średnich. Będziemy mieli czołgi ciężkie. Oczywiście pierwszy był ten Tygrys czechosłowacki na magazynku. I teraz mamy Lionesa, Skodę T45, pojazd siódmego poziomu, czołg ciężki nacji czechosłowackiej. Także spoko. Cóż, sezon numer 12, Stalowe Bestie, rozpoczął się wczoraj. Także jeśli byście chcieli na live, tylko ja mam na popołudnie do pracy, także rano wspólnie razem się pobawić, to dajcie znać. Także tyle ode mnie. Dzięki wszystkim śliczne za oglądanie. Zachęcam do zostawienia łapki do góry pod tym filmem. Będę bardzo wdzięczny. Nowe osoby zachęcam do subskrypcji kanału z dzwoneczkiem. Zapraszam nowe osoby na mojego Discorda. Link będzie w opisie. Dzięki wszystkim ślicznym za oglądanie. Życzę wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia. Cześć.